Znajdujemy się przy studni głębinowej. W oddali widzimy zbiornik na olej napędowy oraz silnik napędzający pompę. Może być mnie słabo słychać, ponieważ jest tutaj naprawdę głośno. Wody oraz pompa, która pompuje wodę do znajdującej się kilkaset metrów dalej deszczowni. Tutaj mamy zbiornik na olej, który służy do smarowania pompy. Natomiast silnik, jak można było zobaczyć, John Deere'a przed chwilą. Prądnica, akumulator do rozruchu, włączanie. Z tego miejsca, ze studni, która jest wywiercona na ponad 1000 stóp i na ponad 300 metrów, woda pompą jest tłoczona do tej rury, a następnie podziemnie jest przepompowywana na pole do deszczowni. Jeśli mnie słychać, jako ciekawostkę dodam, silnik pracuje na prawie 2000 obrotów, około 1900-1950. Serwis, jeśli chodzi o jego serwis, olej w silniku jest wymieniany razem z filtrem olejowym co 250 godzin. Czyli to wypada, tutaj maszyna pracuje nieustannie 10,5 dnia. Teraz się tankujemy, to trochę czasu nam tutaj zajmie. Jako też taka ciekawostka, nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego, że to jest paliwo rolnicze, czy tutaj rzeczywiście diesel jest czerwony. Bo to, co tutaj jest tankowane do ciągników, to, co jest tankowany olej napędowy do studni, do silników napędzających pompy przy studniach głębinowych, to jest olej napędowy zabarwiany na kolor czerwony. I taki silnik, taka studnia, akurat w tym konkretnym przypadku, obsługuje pole znajdujące się kilkaset metrów dalej, dobrych kilkaset metrów dalej, pole o powierzchni 96 akrów, czyli blisko 40 hektarów, chyba to jest no, troszeczkę ponad 38 hektarów. No, czyli w takim klimacie, tak jak tutaj, taka powierzchnia, to są naprawdę gigantyczne ilości wody.